Siemanko, tu Janko, widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival. Czyli z naszej serii, gdzie robimy różne przygody, zwiedzamy różne miejsca. Słuchajcie, także robi się już powoli noc. Ja dzisiaj zamierzam coś ciekawego zrobić. Może jeszcze raz pójdziemy do tego cave'u, chociaż trochę się boję, ponieważ tam wiecie, co może nas spotkać. Z góry każdemu dziękuję również, kto zostawi subskrypcję. Nie będę namawiał, kto chce, niech zostawi. I łapeczkę tak samo. Także słuchajcie, lepiej się położę. No i czekamy. Powoli. Dobrze jest. Także przede wszystkim do rzeczy przejdźmy. Chciałem rozpocząć odcinek. Także myślę, że słuchajcie, po tej tajdze mógłbym dzisiaj pochodzić troszkę. Właściwie no ja nie mam za dużo rzeczy w ekwipunku, ale po prostu nie mam za dużo, bo część zostawiłem w domku, no właściwie wszystko. Ojojoj, tutaj lepiej przejdę na shifcie. Nie wiadomo, co mnie może spotkać, także lepiej sobie słuchajcie, tutaj to przeskoczę. Ojoj, dobra. Rozpędzamy się, hop! Pięknie. Nie będę ryzykował zresztą, też bo... No nie. Dobra, powoli. Hop. O, jak widzicie, uzbieram sobie również trochę świerkowego drewna. Sak mam, także... Takiego... O kurde. Dobra, poczekajcie, to jest świerkowe drewno, no. Mamy świerkowe. Tylko hop. Czekajcie, co tu jest? Sobie ściszę troszkę muzyczkę, ponieważ to strasznie głośno, także hop, powrót. Powracamy, słuchajcie. Idę zobaczyć, co w tej tajdze się kryje ciekawego. Słuchajcie, właśnie mogłabym zabrać ze sobą kości, jakby tu były wilki gdzieś. W sensie, no, większość to nazywa psy, ale to są tak naprawdę wilki. Nie wiem, dlaczego większość ludzi właśnie nazywa je psami. Dobra. I co my tu mamy? O, patrzcie, co ja tu widzę. No, nawet mi nie mów. Czy tam naprawdę jest wioska? Nie, słuchajcie, ja przenoszę się do wioski. O, ja nie mogę. Ale fart, niedaleko mnie jest wioska. No, słuchajcie, po prostu szok. Nie, no, słuchajcie, ja nie wierzę nawet, że tak się udało. Jeszcze taka tajgowa. Także... Słuchajcie, bo moja ulubiona wioska to jest właśnie tajga. Tutaj, słuchajcie, zrobimy sobie jakąś dróżkę z mojego miasteczka do tamtego miasteczka. Także nie przejmujcie się, że to miasto zostawię całkowicie bezbronne. Na pewno kurczaki muszę tutaj, słuchajcie, zadbać, żeby miały co jeść. Ponieważ nigdy nie wiadomo, no nie? Co się może stać z tymi kurczakami. Ojojoj, ile jajek, no panie Stefanie. Po ile wyrzucić tych nasion pszenicy? O nie. A ty, dobra, to tego bobka już akurat... Ciach, no nie mogę go trafić, patrzcie. Dobra, tego już zabiję. Sunąć się bobki, dobra, poczekajcie, trzeba zebrać jajka. I rzucamy. Hop. O, wyklułem. Kolejny. Jest. Udało się, ale nie uciekamy, proszę państwa. Dobra, słuchajcie, myślę, że pójdę sobie do tej wioski. Może jakąś ścieżkę zrobić tam, ponieważ nigdy nie wiadomo, słuchajcie, czy się nie zgubię. I idę przede wszystkim wyżebrać od villagerów jakieś rzeczy ze skrzynek. Także szybko zawijam się stąd, ponieważ musi mi wystarczyć czasu na cały odcinek, żeby tam pójść i pozwiedzać wioskę. O, już nie mogę speedrunnerować, dobra. Jem sobie jagódki i będę mógł speedrunnerować, także hop. No, dawaj. Chyba ja połowę odcinka zmarnuję na to, żeby zjeść jakieś głupie jagódki. Oj, właściwie nie są głupie. Chociaż no w sumie trochę są, bo dają tylko jeden punkt jedzonka, ale zawsze coś, no nie? Także hop. Kurde, żebym sobie nie zapomniał, gdzie ta wioska jest. Słuchajcie, to już by było naprawdę źle, ponieważ w tej wiosce mogę znaleźć ziemniaki dla świnek i przywołać świnki ziemniaczkami. Także ja tu się wynoszę do wioski.
No nie, no patrz, no, czysta wioska dosłownie. O, jak jest golem, to żelazo, słuchajcie, sobie pozyskamy. Chociaż nie, no w sumie ochroniarza bym sobie zostawił. Okej, speedrunneruję pod wodą również. Co tu? O, ognisko macie, panowie. No ładnie, żeście się... Kowal jest. Tak? Czekajcie, tu jest ognisko. Tu się rozmnażało chyba villagerów trochę w trochę starszych wersjach w taki sposób. No nie no, kowal jest. To mi się, słuchajcie, podoba bardzo. Aczkolwiek mogło być lepiej. Chociaż i tak, słuchajcie, jest super. Co my tu jeszcze mamy? A panie osadniku, pan to tu nie utknął? Czy jest mały bobek? Czekajcie. Nie, to jest duży bobek. Gdzie? Co jest? Ale odważny. Ty, on poszedł po prostu... Chłop się nie boi, chłop odważny jest. On se poszedł do jaskini na chillku bez żadnych rzeczy. Co tam na niego taka jaskinia, no nie? Dobra, patrzmy, co tu jest. Łóżeczko biorę. Oczywiście, słuchajcie. Bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. W razie czego jestem gotowy do ewakuacji, tylko najpierw sobie tutaj wskoczę. No dalej, tylko łóżko, no dobra. Już to lepsze niż nic, no nie? Patrzmy sobie, co tutaj. No skrzynka, jest! No nie, no po prostu sztos, słuchajcie, ziemniaczki. Okej. Jeszcze zobaczę, co jest naprzeciwko w domku aż. Proszę, no nie ma skrzyni, kurde felek. Tu coś jest? Nie, już nie ma domków. Ja muszę... A tu byłem chyba, tak? Tak, tu byłem. Także jeszcze idę. Tutaj też byłem? Tak, tu byłem, bo łóżka nie ma. Ognisko, myślę, mógłbym zniszczyć chętnie. O, wypadło mi jakieś coś, nie ognisko. Chyba trzeba mieć siltacza, żeby coś wypadło konkretnego. No słuchajcie, ogólnie bardzo, bardzo mi się podoba ta wioska. Aj. Dobra. Jeszcze nie zwiedziłem całej chociaż. Kowala byłem. Trochę mała ta wioska, ale... Czekajcie, tu jest to, tu jest to. Może na tej górce jest jeszcze jakiś domek. Szczerze mówiąc, nie wiem, ale... Czekajcie, przekopię się tutaj. Może jeszcze coś znajdę. A tu co my mamy? A, jakiś kejwik ładny. Okej. Słuchajcie, super świat po prostu. Bardzo mi się podoba. Także zobaczę jeszcze, czy jakiś domek ominąłem, czy to już cała ta wioska. Jeszcze podsadzę dirtem, kurczę, bo... Czy cztery. Hop. Teraz trzeba... Opa, hop, hop. Dobra. Wejdę sobie tu na górkę, słuchajcie. Hopa, lala. Trzeba szukać kolejnej wioski. O! A tu mnie jeszcze nie było. To jest druga strona, słuchajcie. Wielka ta wioska, jak nie wiem co. Bycza jest. Okej. Patrzcie, jest nawet dzwon, który możemy No, nawet mi nie mów. Wow! Ale fajne! Patrzcie, co sobie gościu... jeszcze kolejne dwa emeraldy, chleb, ziemniaki, kolejny świerkowy pień. Hop, hop. Nie no, patrzcie, ja będę bogaty po tej wyprawie po prostu. Gościu, mogłeś tu jakąś barierkę zrobić, bo jak ci ktoś... Podwójne drzwi sobie gościu zrobił, dobra. Na ewakuację super, słuchajcie, także... O, ja nie mogę, ile tu jest chałup? Drugi kowal? Nie no, bez jaj, drugi kowal. A nie, to nie jest już kowal, bo u kowala by coś innego było, myślę. Słuchajcie, ładne zbiory, ładne łupy, jak na naszą pierwszą wyprawę. Hop, hop. O nie, stół kartograficzny sobie muszę zabrać. Nie odpuszczę. O ja, jeszcze gościu ma pustą mapę. Nie no, to jest kompas ma. Ja nie mogę, nie no, słuchajcie, skrzynkę też zabiorę. Co mi szkodzi, nie? A w sumie stolik też zabiorę. To zabiorę, to zabiorę. To się może przydać. To, czego pan już nie potrzebuje. O! Siema, ochroniarzu. Jak leci żyćko?
Bryłka żelaza, takie tam jeszcze, słuchajcie, pierdółki. Skrzynkę biorę oczywiście do magazynu. Crafting też myślę, mogę jeszcze jeden. Jakby coś, ja tu nie mieszkuję, dobra? Idź se na spacerek. Dobrze, słuchajcie, nie mogę już, nie mogę go uderzyć, bo wtedy będę mieć przypał. Także powoli, coś tu jeszcze jest. O kurde, zgubiłem się w tej wiosce. Taka jest wielka. A... O! Ja... co jest? Patrzcie no. Ale... Kozackie, mamy stojak na zbroję od razu darmowy. Hop. Okej. Są tu jeszcze jakieś inne elementy zbroi? Kurde, nie wziąłem ze sobą kilofa niestety. Piec hutniczy. Wow. No nieźle. Oj, bo się noc robi, słuchajcie, w wiosce. A jakby się tak podsadzić, kurczę, i może coś zrobić. Oj. No. Wiecie co, coś mi tu nie pasuje. No ale dobra. Także hop. Ja się podbuduję troszeczkę. Zobaczę, jak ta wioska jest wielka, słuchajcie. Hop, hop, hop. I gdzie mnie jeszcze nie było? W tej części cukrówki nawet. Czekajcie, w której części byłem teraz? Jestem w tej części. Tam jest dalsza część. Okej, okay, hop. Ja. Hop, hop, hop. I wiecie co? Myślę, że w razie czego lepiej się przespać. W sumie chyba raczej trzeba się przespać, bo tu jest noc. Golem myślę jeszcze będzie walczył z jakimiś... O kurde, o kurde, nie, 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 nie. Spadłem się... Jezus, już się przesłyszałem, że to creeper. Chłopie, ja cię nie chcę karmić jabłkami, weź. Odejdź, psik. Kurczę. Ej, tu mnie jeszcze nie było. W szczególności... Tu byłem. A nie, tu byłem, bo zostawiłem dirta, dobra. Tu byłem. O, tu mnie jeszcze nie było. No właśnie, no właśnie, przypomniałem sobie, dobra. Gdzie tu jeszcze coś jest? Poczekajcie, tu jest dzwon. O, tu są jeszcze domki. A nie, to tu byłem. Słuchajcie, już widziałem całą. Czym jest kolejna wioska? Czy to jest ta sama? Trzeba iść, słuchajcie, zawsze za dymem, jak myślicie, że to wioska, ponieważ dym to jest dobre podejrzenie właśnie od wioski. Także hop. Ja jeszcze sobie, słuchajcie, aż dzwon muszę zabrać, ponieważ chcę mieć dzwon. Chcę mieć dzwon. Hop. O, dzwon też mam. Umieszczę sobie go pięknie w moich baranowicach. Oj! Ajajajaj. A tu mnie jeszcze chyba nie było. Jednak byłem. No, o, a te kamienie też sobie myślę mogę zabrać, tylko musiałbym stworzyć kilof najpierw. Dobra, tworzę patyczki, tylko nie mam miejsca w ekwipunku, wywalę to. Z kamiennego. Teraz pasowałoby wykopać kamień, ale tak się składa, że nie mam. Mogę zrobić jeszcze crafting, chociaż crafting mam, poczekajcie. To postawię sobie stół. Drewniany zrobię. I mogę, myślę, wyrzucić to, nasiona dyni. Uciekajcie z tym świństwem mi tu. Nie chcę tego. O, z czym drewnianym to mogę wykopać, patrzcie, od razu. Op. Co jest? Zbyniu, ty masz dobre oferty. Nie chcesz? No proszę. Trzeba mu to zniszczyć i postawić z powrotem i słuchajcie, wtedy będzie kamień szlifierski, to jest. O, ten przejął. Zaczysz maragdy siekierą. No weź, gościu, ciebie to nawet nie potrzebuje. Tu mógłbym, nie wiem co zrobić.
ale pozbieram sobie chętnie i wracam do Baranowic sobie postawić, słuchajcie, coś, może nawet zaciągnę jakiegoś villagera, żeby dla mnie pracował, ale to, słuchajcie, chwilkę zejdzie, nie wiem, czy przedłużyć odcinek i go tam zaciągnąć, ale raczej nie w tym odcinku, w następnym. Potrzebowałbym znaleźć, kurczę, kompostownik. Czekajcie, gdzie jest ta moja wieża, w którą się budowałem? To powinna być widoczna gdzieś tu. Czekajcie, a szczerze mówiąc, ten co sprzedaje? O kurde, ale przeceny, no na serio? Chłopie, to już wolałbym... Oj, Jezus, ale się przestraszyłem. Hop, a to czekajcie, co jakbym go... golem ci nie pomoże, kurczę. Czekajcie, muszę się upewnić, że golem jest na razie bezbronny, chociaż on szczerze mówiąc zrobi wszystko, żeby mnie dopaść jak gowalne. Wolę lepiej nie, słuchajcie, ponieważ ostatnio grałem sobie sam, to mnie zabił taki jeden cwaniaczek właśnie. Uuu, patrzcie, tu mnie jeszcze nie było. Hop, 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 hop. A, tego już nie mogę. Sobie tu zostawić patyk. Właśnie jaki zabiorę. Sadzon, albo nie, dobra, zostawię tabliczkę i tyle. I jeszcze jedno miejsce w ekwipunku wolne, także ja, słuchajcie, wracam do Janko, do Baranowic, przepraszam. Tylko hop, zniszcz to. Trzcina na cukier oczywiście, słuchajcie. Hop, 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 hop. Dobra, oj. Co tu? O, nie, 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 lawa, lawa, lawa. Ja nie lubię lawy. Dobra, tu już byłem. Czekajcie. O, tu jest zwierzę, dobra. To myślę, że... Mogę sobie zobaczyć, gdzie jest to ognisko. Podbuduję się na tą samą wysokość. Okay, hop, 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 hop. Chodzimy. Jeszcze... A nie, to z mojej wioski, dobra. Kucnę sobie. Słuchajcie, myślę, że jakbym miał sztabki żelaza, mogłem to zrobić, w sensie water clutcha, ale lis tam jest. Może lisa zabierzemy, słuchajcie. Chociaż nie, no, dobra, niech mi się napełnią punkty nasycenia i słuchajcie, spróbuję skoczyć do jakiegoś jeziorka, które jest w pobliżu. Kurczę, felek. A z tego mogę zrobić, ale nie, bo to będzie zapasowe. No, muszę zjeść oczywiście, żeby mi się jak najszybciej to życie zregenerowało. I słuchajcie, spróbuję zrobić to, o czym marzyłem. Ajajaj. A dobra, myślę, że już to mogę zrobić. Hop. O kurde, nie udało się. Okej. Mam mało serduszka, jak mi teraz golem zaatakuje. O kurcze, zapomniałem, muszę coś wywalić, na przykład jedno łóżko. Jabłko wywalę też. Wszędzie poniszczę pochodnie, słuchajcie, zresztą. A tu byłem? A, tutaj robiłem to, że tego pan nie potrzebuje, czy coś. Dobra, muszę szybko coś, słuchajcie, zjeść, bo nie wiadomo, co mnie może spotkać gdzieś indziej. Okej, jemy. Dobra, powinno się regenerować życie. Wracamy, słuchajcie, do Baranowic. O kurde, teraz w którą stronę iść? Ten kowal co? Odrzut jeden. Poczekajcie, jakbym mu zniszczył stację roboczą. Jeszcze raz zrobił. Zniszczę ten kamień szlifierski. Hop. Hop. O, głupek. Dobra. Dobra. Hop. Uciekam, słuchajcie, już do mojego świata. No muszę się zorientować, w którą to stronę, także podbuduję się deskami. Hop, 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 hop. Ups, chyba się zgubiłam. Tam coś jest, słuchajcie, idę tam. Jeszcze dobra, słuchajcie, będziemy powoli kończyć. Tam jeszcze sobie... A nie, to jest... Z tej wioski samej siedmi. Okej, słuchajcie, także wracamy albo nie, zresztą tutaj zakończę, słuchajcie, tak ładnie się ustawi na tle wioski.
Także tak, będziemy zakończać. Kto chce, niech zostawi łapeczkę, a kto chce, niech subika. Zapraszam Was również na serię z Jankowic. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!